Samochodem wjechali do sklepu, żeby okraść kantor. Dziś w nocy dwaj zamaskowani mężczyźni staranowali drzwi do sklepu Tesco przy ulicy Radockiego w Katowicach. Ukradli kasetkę z pieniędzmi i uciekli. Samochód porzucili, zostawiając drzwi do sklepu. Po sprawdzeniu w naszych policyjnych bazach danych okazało się, że ten samochód Volkswagen jest skradziony kilka dni temu z terenu Sosnowca. Policja pracowała na miejscu kilka godzin, opublikowała też nagranie z monitoringu. Obecnie trwa przeglądanie innych nagrań i przesłuchiwanie świadków. Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyzn widocznych na filmie, katowicka policja prosi o kontakt. Dwóch mężczyzn próbowało ukraść węgiel z pociągu w Siemianowicach Śląskich. Kiedy otworzyli zasuwy, węgiel przysypał jednego z nich. Konieczna była interwencja Straży Pożarnej. Działania Państwowej Straży Pożarnej polegały na uwolnieniu tej osoby poszkodowanej oraz przekazaniu będącemu na miejscu zespołowi ratownictwa medycznego. Mężczyźni w wieku 19 i 20 lat otworzyli trzy wagony, z których wysypały się 23 tony węgla. Obydwaj zostali zatrzymani na miejscu przez policję. Te osoby były znane policji w wyniku pracy policjantów. Jednemu z mężczyzn zostały przedstawione jeszcze dodatkowe zarzuty. Okazało się, że mężczyzna też ten włamywał się do różnych pomieszczeń w naszym mieście. Choć kradzieże węgla z pociągów nadal się zdarzają, to jest ich już znacznie mniej niż jeszcze 10 lat temu. Wtedy Straż Ochrony Kolei odnotowywała ponad 2000 takich kradzieży rocznie. W 2016 roku, jeśli chodzi o kradzież z wagonów, mieliśmy 402 przypadki, natomiast w 2017 roku tych przypadków było 302, czyli jest to spadek o prawie 1/3, jeśli chodzi o kradzieże. Co świadczy o skuteczności funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei na terenach kolejowych. Złodzieje usłyszeli już zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniem. Mężczyźnie przysypanemu przez węgiel nic poważnego się nie stało. 13 lat temu lekarze wycięli Marianowi Nowakowi krtań. Zaraz po operacji przeszedł na emeryturę górniczą i zajął się działalnością na rzecz osób, które przeszły to samo co on. Jeździ po szpitalach i przekonuje niezdecydowanych, że warto poddać się operacji. Po niej zaprasza na zajęcia zabrzeńskiego stowarzyszenia, podczas których od nowa uczą się mówić. Trzeba uzyskać ten pęknięcie i ten ruktus. Bez tego to się nie da. To jest, no, są ludzie, którzy szybko się nauczą. Natomiast są ludzie, że po półtora roku, żeby odbić, bo jak on już odbije, to już jest okej. To już jest sukces. Tak zwany ruktus to dźwięczne odbicie, które umożliwia wypowiadanie słów. Po prostu nie mając tej krtani muszą uruchomić inny narząd do tego, aby wydobyć swój głos. I za każdym razem, kiedy mówią, odbywa się na zasadzie odbicia. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu, podczas nich laryngektomowani, czyli ludzie bez krtani, przechodzą rehabilitację, terapię logopedyczną i przede wszystkim wzajemnie się wspierają. W Polsce mało kto wie, jak nas ratować. Przez to te opaczki mamy, żeby ratownik medyczny tlenu nam nie dawał do ust, tylko do otworu. Bo ja mam obawę, że jeżeli bym uległ wypadkowi, to nikt mnie nie uratuje, bo nie wie jak. Dlatego stowarzyszenie szuka sponsora, który sfinansuje specjalny fantom, dzięki któremu możliwa będzie edukacja w szkołach. W nagłośnieniu podobnych problemów pomoże reżyser Andrzej Frat. Ma zamiar stworzyć film dokumentalny, w którym pokaże, jak wygląda droga od wycięcia krtani do pierwszego słowa. Ci ludzie wszyscy są z tego powodu, że walczą. Walczą i się nie poddają. I oni latami, czasami nawet to trwa rok, taka nauka mowy trwa rok, nawet więcej. I oni tak długo tutaj chodzą, aż nie dopną swego. Oczywiście nie każdy dotrwa do końca, bo trzeba narzucić sobie dużą samodyscyplinę, dużo wyrzeczeń, tak przede wszystkim zerwanie z nałogami, no to jest podstawa. Nie zawsze się to udaje, nie? Jak mam na przykład papierosa, to zdarza się, że osoby laryngektomowane podam tego papierosa bezpośrednio przez rurkę. Premiera filmu przewidziana jest na połowę przyszłego roku. Dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą tu znaleźć ciekawe zajęcie i liczyć na codzienną terapię. Powstały 4 lata temu ośrodek wsparcia dziennego domu pobytu w Chorzowie. Teraz potrzebuje wsparcia.
Czy nie chodzi tylko o same pieniądze, bo wiadomo, pieniądze przeznaczamy na jakieś tam drobne remonty, jak malowanie. Malowanie musi być raz w roku, przynajmniej przy naszych podopiecznych. Ośrodek dotowany jest przez gminę. Na jedną osobę to 1200 zł, ale większość funduszy pochłania wynagrodzenie pracowników ośrodka. Na jego wyposażenie czy nawet środki czystości potrzeba dodatkowych pieniędzy. Często muszą pomagać rodzice. Nas po prostu na to nie stać. Najczęściej jest tak, że jesteśmy już starymi matkami, starych dzieci, wymęczone, z obolałymi kręgosłupami, stawami. Dlatego takie akcje jak ta, świąteczne kiermasze w Katowicach przy ulicy Stawowej, pozwalają ratować finanse ośrodka. Do tej pory na zeszłorocznym kiermaszu zebraliśmy 2000 zł, plus dzięki temu, że nagłosiłyśmy akcję w internecie, udało się zebrać 6000 dla ośrodka. Pomoc potrzebna jest jednak cały rok. Obecnie w ośrodku znajduje się 40 podopiecznych, nie tylko z Chorzowa, ale również Rudy Śląskiej, Świętochłowic czy Siemianowic. Drzew i krzewów już tu w zasadzie nie ma. Działkę na górze Hugona w Świętochłowicach ku niezadowoleniu mieszkańców kupił deweloper, który zamierza wybudować tu osiedle. Teraz mieszkańców niepokoi przyszłość kolejnego zielonego terenu okolic stawu Foryśka. Prezydent z jednej strony nawet w tym liście pisze, że na samym końcu, że jest przyjazny społeczeństwu, że słuchuje się, a z drugiej strony pokazuje, że znowu kolejne pisma, tak jak Dordosiu, prawda, żeby zmniejszyć kolejny obszar chroniony prawem. Nasz ekologiczny, nasze płuca, ten użytek ekologiczny, a w piśmie pisze, że to są rzeczy święte. 26 lutego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach dotarło pismo wysłane przez Świętochłowicki Urząd Miejski dotyczące właśnie tego terenu. Władze miasta proszą w nim o ograniczenie obszaru użytku ekologicznego stawu Foryśka. W tej chwili analizujemy dokumentację, trudno powiedzieć, jakie będzie nasze stanowisko ostatecznie. Musiałaby zaś taka sytuacja, że z dokumentacji wynikałoby, że te tereny, z których chcą, ta ochrona miałaby zostać ściągnięta, straciły wartości i walory przyrodnicze, dla których użytek ekologiczny został powołany. Trudno powiedzieć przed analizą tej dokumentacji, jaka tam jest faktycznie sytuacja. W urzędzie do wysłania wniosku się przyznają. Jak podkreślają jednak, jest to związane z prośbą spółdzielni mieszkaniowej. Ta część użytku ekologicznego, która jest nad stawem Foryśka, jest to taki teren właściwie trawiasty. Tam nie ma żadnych drzew i graniczy, tak jak powiedziałam, z garażami, które należą do spółdzielni mieszkaniowej Wiosenna. Jako że wpłynął wniosek, nie możemy nic nie zrobić w tym względzie. Skoro prezes spółdzielni mieszkaniowej zwrócił się do nas, w związku z powyższym wszczęliśmy tą procedurę. Spółdzielnia chce na tym terenie zbudować kolejne garaże. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach na ustosunkowanie się do wniosku władz miasta ma 30 dni od dnia wpłynięcia pisma. W regionie powstało kolejne centrum handlowe. W Gemini Park Tychy trwają ostatnie prace wykończeniowe. Około 130 najemców zdeklarowanych, praktycznie wypełnione w całości. Tak jak Państwo widzą, oni w tej chwili się wykańczają, trwa budowa. Ten proces jeszcze chwilę potrwa. Całkowita powierzchnia tego obiektu to ponad 77 tysięcy metrów kwadratowych, a powierzchnia handlu to 36 tysięcy. Prawie 40% oferty centrum stanowić będą sklepy z ubraniami i dodatkami. Klientów przyciągać ma także 8 restauracji i kawiarni. Projektanci przekonują, że tworząc koncepcję budynku, pod uwagę brali przede wszystkim komfort klientów. Duża ilość światła dziennego. Jakbyśmy nie oświetlili wnętrza światłem sztucznym, efektu światła dziennego nigdy nie pobijemy. Druga sprawa jest taka, że zadbaliśmy o komfort akustyczny we wnętrzu poprzez redukcję czasu pogłosu, poprzez zastosowanie materiałów pochłaniających dźwięki, nadających też taki ciepły klimat. Centrum handlowe Gemini Park zostanie otwarte dla klientów 21 marca.